pokaz Polskiej Latte Academy dla dzieciaków. To jest moja, do 3 lata sobie ćwiczył. Robił to w formie treningu. Także jak was to interesuje, to bardzo trzeba. Ustawić się za mną, nie? I robimy teraz, pierwsze robimy nóżki hizagenne, nie? Czyli zaczynamy na tempo, nie? Ja dyktuję tempo. To jest pierwsza forma rozgrzewki. Jak mnie to poinstruował mój uczeń, zapomniałem czegoś. Także ty teraz prowadzisz, a ja cię słucham. Nie? I ty robisz. Bardzo dobrze. Chodzi o to, że kontroluje mnie, ja kontroluję go. Teraz idź. Jak się pomylę, ty mnie poprawisz. Nie? Pomyliłem się? Good. Teraz robimy 20 ile? Robimy 17 ręcznych? Nie, czy nożnych? Co robimy? Nożne, czyli nożne. 21 ćwiczeń. To są wszystko 4 zestawy na rozgrzewkę. Inteligentne. A na jedną stronę, bo to wiesz, czas. To jest zazwyczaj na drugiej stronie się po 5 sekund. Teraz ostatnia rzecz z rozgrzewek to jest co? Ręcz 17, zestaw 17 technik. Teraz trening karate, kyokushinka, składa się z 3 elementów. Pierwszy to jest kihon, później są kata, trzeci element walka. Zaczniemy od kihon, czyli zestaw ćwiczeń formalnych, 10 kilo. Wrzucamy. I mamy to wszystko do drugiego dana. To są ćwiczenia kihon, czyli elementy połączone na każde kiu jest zestaw ćwiczeń. Teraz drugi element to są kata. Tak, to są tam, czy też miałeś to bardzo. Co? Razem, tak? I po pierwszym zostajemy i wracamy. Tak, jak posunę idź. Chodzimy. Zablokuj nogę.
Takiego są na stan. Kokus sudaci, jak to jest. Takiego są na stan. Mogą. Chodźmy. Darek. Dobra. Ręka przy stylku. Także tu chodzi o automatyzację ruchów. To jest rekord cały czas. I tutaj już doszliśmy do interpretacji. Pierwsze trzy. Co to znaczy go? Dajcie łapkę za rękę. Druga rzecz to jest to. Kokutka. Czyli ktoś trzyma na rękę. Ściągnął. Jak bardzo to mnie. Trzymaj mocno. Potężny krok. Jesteś udzianowy. On się, ponieważ jest akcja na pazur tutaj, to żaden najmocniejszy nie ma takiego imadła, żeby się tutaj nie wyrwał, nie tego, nie wyrwał. Jak trzyma, to ja go ciągnę tutaj. Bardzo dobrze, patrzcie, włamanie tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć i wyrwał. To jest konsekwencja tego ruchu. Chodźmy. Nekaszy daci. Jordan. Bardzo dobrze. W tym roku zachodzimy. Ok, rękę trzymasz. Szybko posuwasz się, szybko małaś siłkę. Bardzo dobrze. Czyściutko, elegancko, dziś masz technikę. Tu chciałbym, wiemy, tu chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Ktoś mnie łapie na przykład za rękę. Pach. Nie daje się, ściągam. To jest ten ruch. Pach, pach. Uderzenie. Przeponę. Czyli ktokolwiek mnie łapie, zanim mnie łapie, czy tą, czy tamtą, nieważne. Zanim mnie złapie za rękę, bam, uderzenie w skroń. Może być w ten sposób hiraken przez oczy. Typowa technika, ej, chodź na tutaj. Na dzieciaka. Nie, nie za bardzo. Bam, bam. Typowa technika samoobrony. Final sononi. Mogorę. Chodźmy. Bardzo dobrze. Nie rzuca ciała. Bardzo dobrze. Czy to ma wszystkie? Raz, dwa, trzy, cztery. Tu są takie elementy, które z Państwu za chwilę wytłumaczę. To jest na te po 4. Morotę. Robisz teraz powoli. Klatką, czyli by number, nie? Ej. Nie? To, co tutaj widzimy, jak stoimy, to tak. I później wrócić do tej pozycji. Ktoś się chce łapać za dwie ręce, nie? Ściąganie, czyli mamy tutaj cofnięcie, ba. Tu, to jest jeden blok, drugi blok. To jest garda. Dalej. Stan. To uderzenie, to jest, ktoś mnie złapał za rękę. Stoj po pozycji, można? Krewo. Jak mnie ktoś trzyma, ja postawiłem gardę, nie? Złapał mnie za rękę. Hold my hand. That's it. O! Hold me. Wykręcam i still holding. Pam, pam leverage. Gone. Hit that. A lot of options, so we are there. That one is a punch in the back. Yeah. That's the, znaczy, to jest wykręcenie łapy, to jest uderzenie, jak ktoś nas uderza z tyłu. Dobrze. To jest lustrzane odbicie. Kopnięcie. Czy to mała siłka? Stań.
A możesz tutaj, can I borrow your stay for a day? If somebody holding me, both hands. I just grabbed me. Again. The stronger he's holding, im mocniej on mnie trzyma, tym lepiej. Dlatego, że jak mnie mocno trzyma, to ja go wyciągam, łapę nawet na tym. Bam, 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 bam. Hidzi, master tech. To jest uderzenie, tak jest. Przypomnij, ruch jest taki, zatrzymaj się. Holding. On its side, ale jest w tej pozycji, nie? Bam, across the body. Da. I na soft, tą miękką część, czyli nukite przechodzi przez te. To jest kiełkuszynka i to jest budo. To są, niektórzy nas mówią, że to jest karate uliczny. To się sprawdza na ulicy. To nie jest dancing karate. A ja jest dalej. To też jest strzał na przeponę, nie? Tu jest, łapię cię i teraz ciągnij się. Raz, dwa, trzy, cztery. Wykręcasz mi, trzymasz mnie. Wykręcam. Puść, znowu wykręcam. To jest cztery. To jest, ktoś mnie na przykład złapał. Holding. Za tu. To jest wypięcie. Natomiast, jeżeli ktoś mnie trzyma tu, jako rozpycha, jest roz... Bo jak ktoś mnie mocno trzyma tu, za gardę, to nie robimy jakieś, o ja ci to robię. No way! Mocny chłop nie pozwoli sobie na coś takiego. Musisz go zepchnąć. Masz twardy blok. Jeżeli go spychasz, to jest od razu uderzenie tu. Tu, ta ręka, te dwie ręce tutaj współpracują. To jest uderzenie oczy. Blok. Oczy. Blok. Pina, którą stawę. Pamiętasz? Chodzimy. Nie. Mogę. To jest normalny trening, ja nie robię tutaj pokazu wam, tylko normalne uwagi do niego są tak. To jest zagarnięcie nogi, uderzenie, twarz, tak jest, tempo 4, raz, dwa, trzy, cztery. Tu jest takie perfidne uderzenie, którego on nie robi, bo to nie jest kata, ono się ślizga pod szczękę. W warunkach bojowych ten pazur ładuje się w to miejsce. Jeżeli jeszcze jest dalej uderzenie, to chwyta za gardło, rozwija tą częścią ciała grdykę i wyciąga całe wnętrze. To jest bardzo bojowe. Natomiast tutaj, czyli tu widzimy. To jest blok, ktoś mnie złapał. Łapię. Chodźmy. Tu chodź. Ta ręka. Thank you. To jest, co to jest? Kawę. Jak chcę, żeby... Stój, ty się nie ruszaj, w tej pozycji. Jak chcę, żeby on nie widział, co się dzieje, ja mu przykrywam maskę. Bach, bach, on nie wie, co się dzieje. Bo ma wyżyn ograniczone. To jest kawę. Kopnięcie, uderzenie, kingeri, nastawy, hidzi, bo on nie widzi, co się dzieje. Jak, if you can't, anything you can't, grab. Tu jest kij baseballowy, czy jakiś drog. Ktoś kopie i przeskakujesz. Masz teraz, zrób. Uwierzcie, że on po prostu nie widzi. Możecie, jak ktoś chce, to może go zawiązać, bo gdzieś mi się to pies ogonem, diabeł ogonem przykrył moje pas. Także kata, nie? Chodźmy. Bardziej dynamiczne.
To nie jest normalne tempo, tutaj żebyście Państwo łatwiej oglądali ruchy, które, o którym mówiłem. Ono to jest mniej więcej 30% szybsze. Ale... I to jest punkt. Jak nie ma obrony, nie ma reakcji, to jest punkt. Jeszcze. Strzał bez reakcji. Jeżeli ja się zasłonię... To jest punktowe karate, to jest akademickie. Zazwyczaj chodzą w ten sposób. Ja trenowałem przez 3 lata i zdobywałem różne medale u Leszka Drewniaka, ten co z Petelickim razem grom zakładał. Także ja wiem, o czym mówię. Natomiast przeszedłem po 3 latach na Kyokushin i mam 42 lata Kyokushinka. W każdym razie knockdown, nie? Tłuczysz mnie normalnie, uderzenia pewnie nie punktowe, tylko uderzenie, kopnięcie, również magenna twarz, ma właśnie wszystko, widzisz, to jest. Ja się oczywiście bronię, nie? Uderzasz, nie uderzasz. Nie bój się. Tak jest. Garda. Garda, garda. To było perwersyjne uderzenie, nie wiem, czy Państwo zauważyli. Typowe uliczne. Na zniszczenie stanu. Już ma zapisane. On ma 10 lat. On już ma nawyki. Garda. Teraz mamy 3 możliwości obrony przed low kickiem. Pierwsza, pokaż, jaka jest. Pamiętasz? Pierwsza obrona, ktoś kopie, low kick. Wchodzisz do środka. Wchodzisz. Druga. Trzecia, wchodzisz. Atakuj, jeszcze i zaraz przyjdziesz. Raza. Ręce na twarz. Tak jest. O! Ostatnią rzecz, jaką żeśmy zaadaptowali, to jest najwyższe na koniec. Te mawaci, tutaj toku to obrotowa. Tylko odejdź tutaj, bo się wkręcisz, nie? Podobasz. Na liczenie. Ne. Garda. Sam. To jest na pierwszego dana. Szy. Obrotowe. Go. Obrotówka. I wkręć. Ruk. To są wszystko techniki na pierwszego dana. Na drugą stronę to samo. Chłopak, który ma szóste kiu. Obrotowe i trzeci. Tak. S, dziękuję bardzo.